burleska w Kaczmie po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. Zgadza się. W tym roku mamy planowane co najmniej 4 takie duże występy oraz finał w październiku w postaci Ogólnopolskiego Festiwalu Burleski w Ostroniu. Jedynego zresztą w Polsce festiwalu burleski tej rangi. No to pięknie, no to takie wydarzenie naprawdę chyba premierowe w Ustroniu, jak pan wspomniał, ale Kaczma też stawia na różnego rodzaju propozycje. Wy macie bardzo szeroki wachlarz właśnie tych propozycji wydarzeń kulturalnych. Zgadza się, o takich rzeczy jak Henio Zbój, który robi typowo góralskie show, czy takie zbójeckie show, przez burleskę to wspomnieliśmy już, będzie nowy cyrk, czyli artyści znani między innymi z Mam Talent, innych show telewizyjnych, którzy robią swoje tutaj pokazy, będą Bingo Night i takie rzeczy. LARPy, czy wieczory z planszówkami dla bardziej zainteresowanych nerdowymi tematami ludzi, od młodzieży po dorosłych znajdziemy coś ciekawego. Właśnie, a skąd wy czerpiecie te pomysły, bo to naprawdę to są takie wyszukane, takie inne propozycje, takie naprawdę wyjątkowe. Tak jest, więc ja od kilkunastu lat jestem aktywnym członkiem środowiska artystów, razem z naszym Lifeform i w ogóle są nasi znajomi, którzy już od lat tworzą swoje piękne show, piękne wydarzenia w całej Polsce i stwierdziliśmy, że czas pokazać to, co robimy normalnie na scenach w całej Polsce, w końcu w Ostroniu. No właśnie, my byliśmy na festiwalu Śliwki. Jak to wydarzenie się przyjęło? Bo rozumiem, że będziecie kontynuować to wydarzenie, tą propozycję. Tak, jesienią będzie Śląskie Święto Śliwki. Powtarzało się oczywiście. Poza tym Święto Ziół, Święto Grzybów planowane na ten rok oraz wiele innych atrakcji tego typu. Jestem Lady Fox, jestem performerką burleski i mieszkam tutaj w Ustroniu. No więc... Jako, że mieszkam tu w Ostroniu, też mam zamiar robić tutaj burleskę. 17 będzie pełen tak naprawdę spektakl burleskowy, bo będę ja, będzie konferansjerka, będzie menu zrobione przez Adama Borowicza. No i będzie też druga performerka z Warszawy, więc my obie będziemy mieć dużo swoich numerów różnorodnych, w różnym klimacie. No i oczywiście będzie o rozbieraniu, bo burleska jest o rozbieraniu się. No właśnie, chciałam o to zapytać, bo może nie każdy wie, co to ta burleska, bo burleska to nie tylko taniec. Tak, to przede wszystkim nie jest taniec. Burleska nie jest zaliczana do tańca, tylko do sztuk performatywnych. Burleska jest o tym, żeby się rozebrać, ale żeby rozebrać się w ciekawy, wyjątkowy sposób, showowo, żeby ci ludzie jakby zahipnotyzować ich tym rozbieraniem. Niektórzy korzystają ze sztuki, na przykład cyrkowej, teatralnej i tanecznej między innymi, więc chodzi o to, żeby się ciekawie rozebrać z pięknymi rzeczami, które ma się na sobie. Tym jest burleska, jest taką zahipnotyzowaniem takiej normalności, bo my jesteśmy normalni występując w takiej wyjątkowości. W takiej wyjątkowości, no wy się pewnie też do tych występów przygotowujecie. Jak długo to trwa? Na przykład do takiego występu chociażby, do takiego programu, bo rozumiem, że też zmieniacie te swoje programy. Tak, jakby długo się przygotowujemy, bo przede wszystkim stroje trzeba przygotować. Na przykład tą część, którą tu widzicie, kryształkowałam ponad 30 godzin. Każdy kryształek przykleiłam sama, więc przede wszystkim trzeba stroje mieć specjalne i stroje, które nie są do ubrania, a do rozebrania, więc mają zupełnie inne, inaczej są uszyte. No to stroje, cała jakiś performance, muzyka, choreografia, wiecie, tego jest pełno, pełno. I tak naprawdę tą wisienką na torcie jest ten występ, który trwa tam plus minus 5 minut. Ja zanim wystąpiłam na scenie, to prawie 2 lata chodziłam do Akademii Burleski Betty Q w Warszawie i faktycznie co tydzień po 1-2 zajęcia, po prostu prawie 2 lata, żeby, bo to nie jest sztuka, coś, każdy może coś rozebrać, ale żeby rozebrać tak, żeby wszyscy widzieli, żeby zahipnotyzować, żeby zrobić z tego show. No to są pewne zasady. Ja też mam w przyszłości zamiar robić tutaj warsztaty burleskowe, więc myślę, że wszystko co najlepsze gdzieś nas czeka. No to właśnie, a skąd pomysł na tą burleskę, że akurat, no akurat to zdecydowałaś się robić w życiu? Ja powiem szczerze, ze mną jest prosto. Poszłam 7 lat temu na show burleskowe, zobaczyłam moje teraz już koleżanki, powiedziałam, chcę to robić i wszyscy, a ja tak mówię, ja będę to robić, ja chcę to robić, to jest to, co chcę robić w życiu. No i później zapisałam się na zajęcia, 2 lata zajęć, stroje, no i jestem tutaj. No właśnie, a dużo jest takich zleceń, z tego da się żyć, rozumiem. I tak, i nie. Da się żyć, natomiast te wszystkie kostiumy są bardzo, 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 bardzo drogie. Jakby wachlarze z piór to jest parę tysięcy. Chodzi o przelicznik po prostu, że da się z tego wyżyć, ale robiąc nowe stroje jest już to ciężko, więc często dużo osób, które występuje, ma dodatkowe prace, pół etatu, czy jeszcze inne też zlecenia.
A ty gdzieś tam po całej Polsce jeździsz, czy bardziej gdzieś tutaj ten nasz teren, powiat cieszyński? Och, jeżdżę po całej Polsce i często jest tak, że na przykład mam Warszawa, Wrocław, Gdańsk, nie? Z dnia na dzień. I często robię piątek, wiadomo, sobota, czwartek, piątek, sobota i to tak miasto tu i tak jeżdżę po całej Polsce, a później przyjeżdżam w niedzielę i no jak to eventówka, nie? Gdzie zlecenie, tam pojadę. Czyli dużo się dzieje burleskowego w twoim życiu. Oj, bardzo, ale przede wszystkim chciałabym tą burleskę tak zakorzenić tutaj, no bo jest karczma, która jest naprawdę wspaniałym miejscem i jest to miejsce, żeby coś takiego robić, żeby też lokalnie to pokazać, bo moje doświadczenie w ogóle, gdzie występowałam zarówno w Warszawie, jak i w małych miejscowościach, często pokazuje mi to, że w tych małych miejscowościach naprawdę super się występuje, bo ludzie są zaangażowani. No i mam nadzieję, że i tutaj tak zrobię takie miejsce burleskowe. No dobra, ostatnie pytanie. Dobra, no właśnie, że są zaangażowani. Jak reagują panowie, a jak reagują panie? To ja powiem ciekawostkę, której się nie spodziewacie. Większość osób, które przychodzi na burleskę, to kobiety. To nie są mężczyźni. Dlatego, że tak naprawdę jestem zwykłą osobą, jakby nie wiem, w jakimś kanonie magazynowym. I to jest o tym, to jest coś takiego zwykłego, ubranego w niesamowitość, więc często jest tak, że na tą randkę to panowie są zaciągani przez panie, naprawdę. I przychodzą kobiety, i poszło to kobiety do mnie przychodzą, mówią, o Boże, jesteś taka normalna, a ja mówię, tak! I one też chcą! Tak, dokładnie, dlatego właśnie warsztaty, czy takie rzeczy, bardzo zachęcam często na chodzenie na warsztaty burleskowe, bo one są do takiego otwarcia, z taką pozytywnością do ciała, o tym, że każda osoba jest inna i wszystkie są fajne, wszystkie są warte sceny, tylko trzeba, nieważne jakie masz ciało, ważne jak to pokażesz, ta siła jest w środku, naprawdę. Gotowanie walentynkowe też może być, też mogą być potrawy stricte związane właśnie z tym świętem, plus do tego burleska, to wszystko się idealnie łączy, no to właśnie, no to jakie potrawy do tego idealnie pasują? No, jak słyszymy słowo burleska, to jakby nie było, troszeczkę Ameryki nam tutaj wchodzi. Jak Ameryka, to godą, kurczę, co tutaj wykombinować? To żeberka. Żeberka barbecue. Bardzo specyficzny przepis. Żeberka macerowane w Coca-Coli. Żeberka wolno duszone w niskiej temperaturze przez kilka godzin, a do tego mój autorski sos barbecue. Czyli tak naprawdę coś do facetów, coś do ludzi, co po prostu uwielbiają się dużo pojeść. Tym bardziej, że te żeberko ma 700 gramów, czyli potężne. Do tego Kolesław i bardzo dobrej jakości nasze frytki. Zaś dla osób, które są troszeczkę bardziej, bych powiedział, niemięsni, może nawet niekoniecznie wegetarianami, mamy boczniaki. Grzyby boczniaki w panierce mojej autorskiej, zrobionej na bazie płatków kukurydzianych, czosnku, papryki wędzonej, do tego coś z Argentyny, chimichurri, czyli kolendra, pietruszka, czosnek, czerwona cebula, oliwa, przepysznie orzeźwiający sos do boczniaków, a zamykamy cały temat czymś słodkim, czyli deserem tiramisu, ale z takim naszym twistem, z własną robioną galaretką u góry. Czyli można łączyć taką imprezę kulturalną z jedzeniem. To wręcz trzeba, to jest wtedy takie dopełnienie całości. Dokładnie, tak naprawdę przez żołądek do serca. Jakby nie było, tu walentynki, no wiadomo, zgadza się wszystko, ale zawsze jak jest cykliczna jakaś impreza, pod jakimś kątem, to zawsze można do tego dopasować jedzenie. Nie wiem, Dzień Kobiet, coś dla kobiet, no to coś delikatnego, jakoś ryba, jakiś okoń morski, delikatno salsa, delikatne na przykład kremy, jakieś musy. Tak naprawdę do każdej cyklicznej imprezy można dopasować jakieś menu, czy Dzień Dziecka na przykład, jakieś finger foods. No możemy naprawdę robić wszystko. Jedzenie jest tak wdzięczne.